Chciałem powiedzieć, że to było fantastyczne przeżycie. Dziękujemy za możliwość odbycia tej przygody związanej z oczyszczaniem środowiska. Rzeka Bóg jest fantastyczna, jest przyjemna, generalnie jest bardzo czysta i nie mieliśmy wbrew pozorom tak dużo pracy. Udało nam się z kolegą zebrać cały worek śmieci. Były to worki po nawozach prawdopodobnie, rozrzucone przez okolicznych rolników, ale tak poza tym to generalnie uważam, iż rzeka Bóg jest rzeką czystą i bardzo miło spędziliśmy czas. Piękna pogoda, super towarzystwo, a przede wszystkim dobry uczynek dla środowiska. Tak naprawdę miło jest płynąć rzeką, kiedy jest czysto. I to jest to, czego chyba wszyscy tak naprawdę w tej chwili potrzebujemy. Myślę, że wielu rzeczy tak naprawdę nie widzimy i to się rozkłada i dopiero nasze kolejne pokolenia zobaczą, co tak naprawdę zostawiliśmy po sobie. Co tu robiliśmy? Zbieraliśmy śmieci, troszeczkę torebek, troszeczkę butelek. Najczęściej pojawiały się butelki plastikowe i plastikowe torby, folie, tego typu rzeczy. I moje wrażenia są takie, że jest coraz bardziej czysto i oby tak dalej. Myślę, że super opcją jest urlop nad rzeką Bóg. Tutaj byłam pierwszy raz, uważam, że ta rzeka jest piękna, otoczenie jest piękne, zielone i jeżeli mi się uda, to pewnie jeszcze w tym roku tu wrócę. Popływać? Czemu nie?